Z Ewangelii według świętego Mateusza. Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej i rzekł do niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Grzesznicy i wszyscy, którzy się źle mają. Widzimy ich na obrazie. To jest dyptyk i można go ustawiać na dwa sposoby. Jednocześnie wydają się te postaci jakby niedomalowane, czyli jeszcze takie nieskończone. I tak to jest z nami, grzesznikami, z każdym człowiekiem, że jesteśmy jakoś nieskończeni. Jeszcze Pan Bóg w nas nie zrobił wszystkiego, co ma do zrobienia, i On to wie najlepiej. My czasami myślimy, że już wszystko wiemy, że zjedliśmy wszystkie rozumy, a nawet jak tak o sobie nie myślimy, to i tak ważymy to, czy jesteśmy lepsi, czy gorsi od innych. Dlatego tak łatwo osądzamy, nazywamy innych grzesznikami i tym samym się jakoś od nich odsuwamy, jakobyśmy byli lepsi, tak jak faryzeusze. A Ewangelia nam przybliża tych, którzy są wokół nas, ale również myślę, że nas samych. Czy możemy się odnaleźć w tym obrazie? Każda z tych postaci, siedmiu postaci, jest inna. Czy jestem jedną z nich? Czy pozwalam się dalej Panu Bogu kształtować? Tyle pytań, patrząc na ten obraz, ale myślę, że warto sięgać i do Ewangelii, i do obrazu, żeby zobaczyć, co tu właściwie się wydarza. Widzimy celnika, Mateusza, który siedzi w komorze celnej. To może wyrażać każdego z nas w tym miejscu, gdzie pracujemy, kim jesteśmy. Gdzieś tam sobie w tym świecie tkwimy, siedzimy i Pan Bóg taki, jaki jest do nas, przychodzi takimi, jakimi jesteśmy. I mówi: pójdź za mną. Czy mi jest dobrze w tym miejscu, w którym jestem, w którym pracuję? Czy tu się spełniam? Czy może Pan Bóg ma dla mnie lepszą propozycję, która rzeczywiście może wypełnić nasze pragnienie i nas uszczęśliwić? Jakoś dalej nas malować, jakoś nas dokończyć? To jest jakoś moja tęsknota wewnętrzna, ale też ta tęsknota nie dotyczy tylko mnie samego, ale też wszystkich, których spotykam, bo tak bym chciał, żeby inni też byli bardziej skończeni, dokończeni, ale nie według własnego pomysłu, ale według pomysłu Pana Boga, bo to mi się wydaje dużo ciekawsze. Czasami może potrzebujemy siebie zobaczyć, siebie namalować, takich właśnie niedokończonych, właśnie po to, żeby pozwolić się dokończyć, żeby odnaleźć to, kim my właściwie jesteśmy, skąd jesteśmy, dla kogo żyjemy, dla kogo jesteśmy. I to wszystko dzieje się jakoś we wspólnocie. Razem z celnikami, grzesznikami siedzimy przy jednym stole. Jezus się dosiada. Ten obraz też jest nazywany spotkanie albo ławeczka. Siedzimy na takim spotkaniu, siedzimy na ławeczce. Jedni od drugich różni, a jednocześnie wzajemnie siebie potrzebujący. Możemy też siedzieć przy stole. Jezus się dosiada do naszych stołów, ale też zaprasza nas do swojego stołu.
I to gorszy faryzeuszów, że my tacy niedokończeni, grzeszni, nadajemy się do jego stołu. Możemy usiąść obok siebie i dla każdego jest miejsce takiego, jakim jesteśmy. A jednocześnie przy tym stole, na tej ławeczce możemy się rozwijać, możemy przyjmować jego łaskę, też porzucać swoje błędy, grzechy, to, co w życiu nam zbędne, niepotrzebne, co nas okrada z życia, co nas jakoś przekreśla w oczach swoich czy innych. To, co jest pewne, że Jezus nikogo nie przekreśla. Przekreśla również mnie, nie przekreśla ciebie. Dosiada się do nas i mówi niezmiennie, pójdź za mną. W jakimkolwiek momencie twojego życia byś nie był. Obraz pełen nadziei. Obraz do dokończenia, obraz do wypełnienia. Czy jest taka przestrzeń w mojej głowie, w moim sercu, że rzeczywiście najbardziej ze wszystkiego tego pragnę? Żeby Pan Jezus przyszedł, żeby do mnie powiedział słowo, żeby usiadł ze mną przy stole, a jednocześnie zaprosił do swojego stołu. Ja chcę pójść za Nim. Mam nadzieję, że Ty też. Dziękujemy, że wspierasz dominikanie.pl. Potrzebujemy Ciebie.